Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy kolegę Mariana Kaczyńskiego w miejscowości Lubichowo. To jest oddział 066 Nowe. Dobrze mówię, Marian? Tak, dobrze. Tutaj już kiedyś byliśmy u kolegi Mariana kilka lat temu. Prezentowaliśmy jego hodowlę. Dzisiaj planowaliśmy tutaj rejestrować gołębie, jak z lotu przylatują. Niestety okazało się, że planowały. To Marian trochę wprowadził w błąd, bo... Marian sam nie widział. Nie widział, to nie, dokładnie. No powiedzmy tak, jaki był lot i jaki już, bo już masz gołębie. No to powiedzmy więcej może, Marian. Jaki był lot? Lot, o której były wypuszczone gołębie? Musiał być bardzo szybki. Trudno mi jest powiedzieć, jak u innych kolegów, bo jeszcze się nie zorientowałem, ale tak jak rozmawialiśmy telefonicznie, zakładałem, że gołębie będą 10:20, w pół 11:00, no mówię maksymalnie o godzinie 11:00. I poszedłem do domu sobie jeszcze kawę zrobić, ja przychodzę, a odbita była już piątka. No całe szczęście, że ta piątka... Czyli pierwszy, o której się pojawił? 9:44, drugi gołąb, ta 9:44 jest to 3-letnia samiczka, drugi gołąb jest 9:47, samczyk 2-letni, trzeci gołąb 9:48, 3-letni samczyk, czwarty gołąb, to jest, można powiedzieć, moja najlepsza samiczka zeszłego roku, 5-letnia, piąty gołąb, to jest, można powiedzieć, gołąb na dalekie dystanse, że ona zmieściła się w piątce, moja czarna, która z 2 lat miała koeficjent w maratonie chyba 25, także to taka podstawa gołębnika. I szósty gołąb, bo tutaj typowany był do GMP, dziewiąta był 53, też 6-letnia samiczka. Ja na ten lot wkładałem same stare gołębie, rocznych w ogóle nie. A dałeś gołębi 57. A o których zostały jeszcze wypuszczone? Zostały wypuszczone o 6:15. 6:15, czyli powiedzmy, jak ten pierwszy przyleciał 9:30 około, tak? 9:44. No to mamy, to chyba 300 km na dystans? 300, do Lubichowa gdzieś około 310 km. Czyli około 110-120 na godzinę. No to bardzo szybki lot mamy. No, nie udało nam się tych pierwszych sfilmować, ale dalej jest w locie jeszcze około 20 gołębi. Będziemy patrzeć, pokażemy te gołębniki i powiemy trochę więcej o Mariana hodowli, bo jeszcze powiedzmy tu jak oddział, to wyjdziemy może sobie na dwór, pokażemy od razu. Oddział tutaj 066, a jesteśmy w Lubichowie, ten oddział 066, no... Jest, Krzysiu. Jest, o, widzimy, przy okazji popatrzymy, o... Oddział 066, o, przyleciał tu, o, siadają tam sobie, wysoko są wloty zlokalizowane. O, samczyk tam chodzi, jeden widzę, a to samiczka chyba to przyleciała. Jest samiczka 3-letnia. Z kierunku przyszła? Tak, z kierunku. Z kierunku zachodniego. O. Dzisiaj mamy lot, z jakiej miejscowości mieliście go? Anklau. Nie. Anklau. O, zagonił. Tego masz specjalnie, żeby zaganiał? Nie, to on potrafi wyjść. Nie? To jest wróbel, ale był też na locie. Był na locie, był typowany, był w dziesiątce. Aha. Chyba czwarty konkurs ma. Tutaj w oddziale 066 Nowe jest sekcja Lubichowo, tak? Tak, sekcja Lubichowo. Ilu was liczy tutaj członków sekcja? No nas jest dosyć mało na dzisiejszy dzień, jest około 20. Pamiętam kiedyś byłem w 2004 roku, właśnie chciałem powiedzieć, pierwsze numery Złotego Gołębia, robiłem artykuł, taki fotoreportaż. Jest następny z kolegą Deringiem, który on wtedy był chyba prezesem oddziału, tak, było 56 czy 60 tak, wtedy. Tak, zgadza się, ale ze skurczu. Wykrusza się wam trochę. Wykrusza się po prostu, no to jest... Po prostu takie hobby, że jest dosyć drogie, młodzi nie interesują się już tym, a starzy ubywają po prostu. Dobrze, naturalnie. Ale żeby byli ludzie z takim zapałem jak ty, bo powiedzmy kolega Marian, to jak to sobie film oglądnie poprzedni, to zobaczy, że kolega Marian, o, jest następny. O, widzę, nie, nakrapiany pstry. 100% bielesiak kupowany u mnie. O, jeszcze jeden patrz, o, jeszcze. I wszystko z kierunku przychodzi, tu za nas. No niestety tam jest słońce, teraz akurat. A ten gołąb, co przyszedł, to jest mój weteran. Mówisz o tym ciemnym? O, jeszcze jeden. To nie, to ten jest ten wróbel, a to jest 9-letni samczyk mój. Ten pstry? Ten ciemny. Nie, ten ciemny, co siedzi teraz jeszcze, co nie wszedł. O. Tutaj powiedzmy kolega Marian, bo dokończmy myśl, kolega Marian dojeżdża tutaj z Człuchowa. Tak. To jest miejscowość położona stąd około ile? 90-100 km? 90. 90 i codziennie dojeżdżasz? Nie, przyjeżdżam na dobrą sprawę w piątek i zostaję i w niedzielę dzisiaj wyjeżdżam. Nie? A gołębiami tak, się zajmuje mama. Moja mama, która ma 82 lata i praktycznie to są jej gołębie. Chociaż tak jako dżentelmen wpisałeś mamę na listę, czy nie? Nie wpisałem, bo kwestia jest taka, że mama tym się nie interesuje. Zresztą mamy zajęcie jest takie, że daje im jeść. I tu nic, żarcie po prostu. Ty przygotowujesz daję dwóch, tak, ja przygotowuję, tak, to jedzenie dla nich. I od poniedziałku do, można powiedzieć, do piątku one są na... pod opieką mamy i twierdzę tylko jedno, jak mama wchodzi do gołębnika, jak one są otwarte, to one wchodzą też. Przedstawia się to tak, że przykładowo te gołębie są otwarte dzień i noc
I kwestia jest taka, że tego, że ja mam zawsze problem na początku sezonu i tak w tym roku też było, bo ja bardzo późno paruję ze względu na to, że mnie interesują dalekie loty, bo lotuję gniazdówką, taką metodą tradycyjną. I chodzi o pióra, żeby te gołębie były w formie. Dalekie loty rozpoczynają się połowa lipca, koniec lipca. I w tym roku dla mnie najbardziej lot prestiżowy, na który Cię już zapraszam, Krzysiu. Zawsze nie możesz się do mnie ale wybrać. Ale bo bardzo planuję na Brukselę włożyć w tym roku minimum 30 sztuk, a jak się da, to nawet 40 sztuk. I przygotowuję gołębie. Te, które były dzisiaj na locie, to te w większości są przygotowane na Brukselę, a mam 60 gołębi nieruszonych jeszcze w tym roku, bo musiałem tu odchować młode i musiałem zostawić po jednym, także moje roczniaki jeszcze nie były na locie. Ja je teraz zacznę wywozić sam i dwulatki też praktycznie nie tutaj były. Tutaj w oddziale, gdzie lotujesz, który lot u Was był to? Czwarty. Czwarty lot. Czwarty lot. To już my jesteśmy, to niektórzy są pięć, ale tutaj Wy macie pierwszy taki 300, tak? 300. Myśmy zaczęli 30 kwietnia, ale nie lecieliśmy 3 maja, nie? Ze względu na to, tak planowo było, czy jest przesunięcie? Nie, nic nie było, żadnego przesunięcia. Planowo było. Mamy 14 lotów. Po tych trzech lotach, jakie miejsce zajmujesz tu w oddziale? W oddziale dalekie, chyba 20 miejsce na razie. Mi wypadł pierwszy lot. Ja na pierwszy lot włożyłem gołębie po 4 dniach wypuszczenia. W ogóle nie chciałem włożyć, ale namówiono mnie i włożyłem. Lot był bez strat, ale no, efektów było zero. Zresztą nasza sekcja bardzo mało włożyła, tutaj nikt nie był przygotowany, liczyliśmy na to, że przełożą loty i nie załapaliśmy kompletów, ale zeszły lot... O, tylko nam szum. Tylko nad głowami. Ale widzę, wszystko, przepraszam, że tak przerwę innego, bo... Tak, cały czas te się już wracają, te gołębie. I fakt jest taki, że ten pierwszy lot, tak jak mówię, straciłem gołębia i to jednak jest duża strata, ale drugi lot już był lepszy. Trzeci był, można powiedzieć, bardzo dobry, bo już miałem około 50% gołębi w konkursie. I tak jak zacząłem u nas sekcję chyba na 7 miejscu po pierwszym locie, już prowadzę, nie? Po trzecim wyszedłem na prowadzenie i dzisiaj chyba z tego, co widzę, to będę chyba miał dobrze, bo jak zadzwoniłem, tu tylko jeden telefon wykonałem do konkurencji, no to oni mieli jednego gołębia, a ja już miałem piątkę, nie? Powiedzmy też jeszcze, bo kolega, tak jak mówiliśmy, lotuje w oddziale 066 Nowe, tu jest sekcja Lubichowo. W Nowe jest jeszcze ile sekcji w tym oddziale? Jest jeszcze sekcja Skurcz. Skurcz. I wtedy Skurcz. I Nowe oczywiście. Tak, czy nie? I nas jest hodowców około setki. 100 tutaj. Chyba tak. I to są trzy sekcje. No najwięcej hodowców jest w Nowym, nie? Ale w tym roku, z tego co po tych pierwszych przynajmniej lotach, to najbardziej wydaje mi się, że najmocniejszą będzie sekcja Skurcz. Chociaż w zeszłym roku w pierwszej dziesiątce było chyba 6 hodowców sekcji Lubichowo, nie? Ja podejrzewam, że czym dalsze loty i czym cięższe, to u nas ci hodowcy będą się gołębie, piąć do góry, ich gołębie. Tutaj przypomnijmy tylko, kiedy byliśmy tutaj u kolegi Mariana, właśnie wtedy on mówił o tych sukcesach na dalekim dystansie, a wtedy, kiedy byliśmy, on był tuż po locie takim prestiżowym, wtedy tutaj był organizowany przez okręg gdański, to był chyba bodajże Dunkierka, tak? Tak, to był pierwszy lot Dunkierka. To powiedzmy o tych sukcesach, które wtedy miałeś i powiedzmy o tym dalekim dystansie, jakie kolejne lata przynosiły Ci kolejne takie sukcesy? Ten pierwszy raz, co tu byłeś, Krzysiu, to był lot Dunkierka. I no miałem tam na tym locie sukces, bo to chyba miałem najlepszą drużynę. 16 gołębi, tak. Chyba 9 było Twoich. Tak, ale na następny rok był jeszcze lepszy, bo byłem w ogóle mistrzem okręgu gdańskiego, tego klubu dalekodystansowego. Mieliśmy 4 loty, mieliśmy Aachen, mieliśmy Antwerpię, mieliśmy Dunkierkę. Jest następny gołąb. Dwa nawet, zobacz. No tak będziemy rozmawiać z Marianem i będziemy sobie przerywać, ale to nic nie przeszkadza. Nie, opoleciał dalej. Ale kwestia jest taka, że ten następny rok, rok po tym pierwszej Dunkerce, to dla mnie był naprawdę kapitalny lot. To wówczas miałem w dziesiątce w okręgu 8 sztuk. Jaki to był lot? To był lot Harlingen. Harlingen? To jest dystans do Ciebie, powiedzmy? 920 czy 30 km. To był lot jednodniowy, nie? To był lot jednodniowy, gołąbki były wypuszczone w sobotę, wiatr je zepchnął bardzo na południe i jak się dowiedziałem, że w Nowym jest gołąbek, to po prostu usiadłem sobie tam i patrzyłem tylko na południe. Padał deszcz, a moje gołębie spadały. W okręgu na 20 sztuk, co było w ten sam dzień, moich było chyba 12. O, widzimy. Tak właśnie dystans tak. Mariana wygląda. To był ten rok. W zeszłym roku mieliśmy lot Paryż. Też był dla mnie bardzo dobry. Ile dystans to jest stąd? Około 1000. Więcej, 1000 chyba, 250 km z Paryża było. No miałem drugą drużynę. I też byłem zadowolony z tego lotu. Myśmy dowozili gołąbki do Chojnic, Chojnice dowoziły do Goleniowa i stamtąd jechały. Nie podobał mi się ten transport
i ta organizacja tego lotu ze względu na to, że te nasze gołębie cały dzień były w tych klatkach przerzucane z jednej klatki do drugiej, tu u nas na punkcie wkładań, potem w Chojnicach, w Chojnicach znowu w Goleniowie i może efekt taki nie był za bardzo. To znaczy ale... ten efekt nie za bardzo, jaki to był efekt? No efekt był taki, że miałem 3 gołębie w ciągu pół godziny z Paryża. Z 1200 kilometrów. Rano wstałem od 4 i czekałem i nic. Mama szła do kościoła, dobra, to ja cię zawiodzę i poszedłem z mamą do kościoła. Przychodzę z kościoła i patrzę, że 2 gołębie już są, chyba tam w ciągu 2 minut i chwileczkę pokręciłem się i spadła 3 samiczka. Nie? To... Tak jak teraz spada też tak. Kolejny, widzimy nakrapiany pstry, taki też samiczka. Tak, chyba. To jest od Mirka Kowala, to jest samczyk. Mirka Kowala z Pruszcza Gdańskiego. To był kiedyś oddział, nie? Tam został zlikwidowany. Zawsze są te sprawy organizacyjne. Tutaj powiedzmy, bo i Lubichowo miał swój oddział, było część tak, czasu Lubichowo. Pod Zblewo, później chyba pod Starogard. Nie, no myśmy pod Kościerzynę podlegali Kościerzynę, przez jakiś czas. Potem... Ale to wspólnie ze Zblewem jakoś też, tak? Tak, hodowcy ze Zblewa byli, potem to się rozbiło i myśmy się przenieśli do Nowego i już od kilkunastu lat jesteśmy w Nowym. I w sumie nie jest źle, raczej sobie to chwalimy. Kwestia jest taka, że tego oddział ma kabinę własną i wszyscy są raczej z tego zadowoleni. Loty... Tutaj, przepraszam, jeszcze przerwę, bo byliśmy kiedyś też tutaj w Lubichowie dosłownie ile? 500 metrów stąd u kolegi Grdenia Dawida i Dawid wtedy, ale Dawid wtedy był członkiem oddziału... Też Nowe. Też Nowe? Też Nowe. A nie było tak, że on był kiedyś w Starogardzie? Nie. W Starogardzie byliśmy kiedyś lotuje? Wszyscy. Nie, Dawid zlikwidował prawdopodobnie gołębie. Nie wiem, czy całkowicie zlikwidował, ale do związku nie należy, nie? Gołębie widzimy, cały czas jakieś dochodzą, mamy dzięki temu też czas porozmawiać więcej właśnie o tych gołębiach, bo powiedzmy, ty dałeś na lot dzisiaj 57 gołębi, tak. Mówisz, masz jeszcze 60 nieruszonych, to jak liczna jest twoja hodowla? No miałem na spicie 120 i tak jak powiedziałem. Do lotu. A to jest, ty masz rozpód jako taki oddzielnie od żadnego nie. Rozpodu nie mam. Czyli masz wszystko 120, to jest ciekawe, ty masz wszystkie tylko do gołębie, lotu. Wszystko do lotu. Wszystko do lotu. Jest tu dziadek, weteran, 2000 rok. Kwestia jest taka, że tego masz po nim młodego, młodą samiczkę, co ci w zeszłym roku prezentowałem. To jest podstawa mojego lotnika. Jeszcze, o i tylko 2 kolejne, tam cały czas odpija. I jeszcze jeden, o. To może nie, to też chyba odcie... Nie, to musiały przyciągnąć. Tak. Tu masz witacza, widzę na dachu też cały czas. Witacza no. Tego, wita wszystkich. To jest oryginalny wróbel. Wróbel, ale kto? Z Katowic, od hodowcy wróbla. Od kolegi wróbla. No bo wróbli jest dużo, Patryk. Nie. Patryk jest wróbel w Opolu, tak. W Katowicach. Nie, ale to jest Katowic, nie? Powiedzmy, te gołębie, które masz, właśnie mówisz, że nie lotujesz, nie masz rozpłodu, to jak to znaczy, jak jeżeli zakupisz gołębia, to co? Kojarzysz, a później wypuszczasz i co się z nim stanie, nieważne? Nie, ja kupuję młode gołębie. Tylko młode. I kupuję też, no, kupiłem w tym roku i oblatałem kilka sztuk. Bo po prostu każdego roku coś wprowadzam nowego do hodowli. Nie? W zeszłym roku u nas likwidował częściowo, bo nie zlikwidował całkowicie gołębi kolega Graban. Och. On był wicemistrzem okręgu Gdańsk w kategorii C, a sprowadził sobie z Niemiec i ja zasiliłem sobie swoją hodowlę i mam je wszystkie oblatane. 10 sztuk od niego oryginalnych Niemców. Nie? On w Niemczech pracuje i kwestia jest taka, że tego zakupiłem i liczę, że coś przez tę krzyżówkę doprowadzę. Bo przy mojej sytuacji takiej, jak te gołębie są cały czas na wolnym, no to ważne jest, żeby nie kojarzyły się zbyt blisko siebie. Nie? Widzimy kolejne, cały czas spadają, to do tych 50 niedługo, to już chyba z 20 przyleciało w tym czasie. Nie, no kwestia jest taka, że te gołębie, one są takie oswojone raczej i nie wchodzą tak jak wdowce, bo tutaj tydzień temu był mnie kolega Graban, mówi, no moje, tak bym się denerwował, jakby chodził po desce, ale on już jest odbity, on przeszedł już przez deskę i kwestia jest taka, że tego, że po prostu one są całkowicie na wolności, nie? Wszyscy się dziwią, ale ja nie mam innego wyjścia. Mama ma 82 lata, nie mam tu nikogo i kwestia jest taka, że te gołębie muszą tak się przygotować. Ten rok był nieciekawy, bo przed samym rozpoczęciem lotów to przez te pierwsze 4 dni codziennie mi jeden ginął, nie? I zginęły mi wartościowe gołąbki. Zginął mi taki 5-letni z Kościerzyny, jest następny. Zginęła mi samiczka, którą ściągnąłem z Leskach, z której wywodzą się te wszystkie praktycznie gołębie, też 5-letnia. I to praktycznie tutaj wszystko w okolicy były. Tu nawet na działce chyba 2 były przez jastrzębia, najprawdopodobniej tego małego załatwione. Ale to było tak pierwsze 4 dni. Bo teraz one się już oswoiły i nic po prostu nie ginie. Tak jak są otwarte też na jesieni, to mam takie długo otwarte, dopóki nic nie ginie. Nie? Praktycznie to pod koniec grudnia, jak już wszyscy mają pozamykane, to wtedy kolega mój się pojawia na niebie i zaczyna tutaj trochę robić spustoszenia, to muszę je zamknąć.
tutaj teraz te gołębie, które masz, mówiłeś, bazujesz na tych gołębiach od kolegi z Leska, przypomnij mi, jak się kolega nazywa? Oj, bardzo, bardzo. Bo mówisz, że to bazowałeś na tej hodowli. Tak, bazowałem na tego. Hodowca już nie żyje, chyba od dobrych 10 lat. Nazywał się Karol Fornala z pierwszego Watykanu. On miał gołębia w pierwszej trójce w Polsce. Na drugi dzień chyba o godzinie... Kolega odbierze, ja sobie... Ja odbiorę. Kolega odbierze, my sobie w tym czasie popatrzymy tutaj. O, na razie nic nie ma. Będziemy za chwilkę dalej kontynuować. No, akurat właśnie dowiedzieliśmy się, że dzwonił kolega Graban tutaj z oddziału. I co on miał też? Nie, kolega Graban już nie lotuje. Nie lotuje, on pracuje w Niemczech. I zainteresowany, widzę, był. Dalej zainteresowany. To on z Niemczech dzwoni teraz? Nie, on dzwoni z Lubichowa, bo jest tutaj na miejscu. Aha. Nie? Ale gołębie ma i w sumie uważam, że gołębniki, tak jak tam u niego jest, to chyba wzorcowe. Tu na Pomorzu to chyba jedne z najlepszych gołębników i gołębie, które tam ma, to są naprawdę bardzo wartościowe. Czyli prawdziwy pasjonat. Nie tak, lotuje, pasjonat. Ale gołębie ma. Gołębie ma, no na młode loty będzie lotował, nie? Bo on miał, chyba jego hodowla liczyła tam ponad 200 sztuk, a teraz zredukował bardzo mocno. Zresztą ja będę musiał też zredukować ze względu na to, że tego mama ma jednak swoje lata i ta odległość. I nie mogę trzymać powyżej setki, nie? Muszę zredukować minimum gdzieś tak do 70-80 sztuk, nie? To już jak będziemy mówić o tych redukcji, to powiedzmy tak, masz teraz 120. Pierwsze te gołębie, które takie powiedzmy, to było tego kolegi z Leska. Tak, pierwsze gołębie były od kolegi Lesko, od kolegi Fornala Karol, on był w sekcji Lesko, a oddział Sanok. I on miał w gołębie typowe na dalekie loty. I to mnie po prostu zafascynowało w hodowcy gołębi pocztowych. Zadzwoniłem do niego, dostałem namiary i pojechałem i przywiozłem. Przywiozłem oryginały i naprawdę te gołębie bardzo dobrze się nie sprawdziły. Tymi gołębiami zdobyłem pod rząd tego oddziału, co mówiłeś, co robiłeś wywiad z kolegią Deringiem. Ja byłem 3 razy pod rząd mistrzem, chyba w 2001, 2002, 2003. Tu był taki u nas Jarosław Wocka, to tu z nim wygrywałem. Był hodowcą przez jakiś czas u nas w oddziele. I najgorzej, jak ma się za dużo gołębi i dobre gołębie, i zachciało mi się włożyć na Paryż. Chyba z 15 sztuk, to 14 z tego Paryża dostałem, w 2004 roku całą 14 sprzedałem. Ten hodowca to był taki znany biznesmen z Garwolina, producent skór, naprawdę znany praktycznie na całą Polskę. I on mówił, weźmy wszystkie młode. Ja mówię, ja dam sobie radę i sprzedałem mu cały rocznik 2005 chyba 5 i 6. I praktycznie zostałem bez gołębi i wtedy musiałem zacząć sprowadzać i myśleć. No a jak się sprowadza i myśli jakiś dobry materiał, no to ściągnąłem od Pielesiaka. Gołąbki, no znany hodowca, Leszek jeszcze doradził mi, ściągnąłem w 2006 i w 2007. Mogę się pochwalić, jego gołąb, którego ściągnąłem w 2006 roku, to był najlepszym drugim lotnikiem u nas w oddziele jako dwulatek i powtórzył to jeszcze jako 6-letni. Jako 7-letni sprzątnął mi go jaszczą. A rocznymi miałem przelecone od niego gołębiami kilkanaście konkursów, jako roczne leciały, miały po kilkanaście konkursów i zgubiłem je na 500. Także praktycznie oryginału nie mam od Leszka, ale te, które tutaj są gołębie, widzieliśmy są tego, że to są po tych gołębiach i naprawdę bardzo dobre gołębie. Pielesiak schodzi? Tak, Pielesiak. Oryginalny Pielesiak. Mam tutaj jeszcze córkę, zresztą... Jakie to gołębie od Leszka było? O, ja nie powiem, nie od jakich, nie pamiętam. Zresztą jeszcze jak ja brałem w 2006-2007, to Leszek tylko kartki, żadnych rodowodów jeszcze wówczas nie było. No, a potem jeszcze wspomagałem się od takiego znanego hodowca Andrzeja Marko. Miałem wnuczkę po tej jego wspaniałej samiczce, też która była Watykanka? Pierwsza. Watykanka, tak. To dzisiaj są tutaj te gołębie. A w 2014 ściągnąłem właśnie od kolegi Wróbla z Katowic. I to nie z Katowic, tylko to gdzieś koło Katowic. To jest oddział 0124. No i ściągnąłem w 2015 też następne sztuki. I te oryginały lotuję i bardzo dobrze się spisują. Szczególnie te z 2014 roku, 2 samczyki. Chyba u kolegi Wróbla byliśmy. Tak. Nie mogę sobie przypomnieć, no, ale... Tam jest ojciec tak, chyba tak, i syn. Tak, tak, właśnie. No. O, właśnie. No i tam są te, ten niebieski tak, taki właśnie chuligan. Właśnie tak mi chodziło po głowie, że tam byliśmy. No, właśnie, także bo tutaj oryginały od niego naprawdę bardzo dobrze mi się sprawują. I kilkanaście młodych tu też mam także tego. Że powiem ci, Krzysiu, że zadowolony jestem z tego. Bo teraz bo mam Jaworzyna, te Niemcy. O. Tak. Jaworzyna, czy ja no. Tak, no, nie, coś tam koło tego. Coś takiego. O. Wiem, bo widziałem ten filmik. Chodzi mi po głowie, niestety proszę mi wybaczyć, ale to trochę tych reportaży człowiek zrobi, to tak może niektóre rzeczy umknąć mogą na chwilę, ale też się człowiek starzeje, no to wiadomo, nie?
to dużo masła, dieta i to wtedy już skleroza dochodzi. Dobrze, to masz już te gołębie, już wiemy, od kolegi wróbla ściągnięte i kolejne jakie były jeszcze? No i następne to teraz w tym roku wziąłem na wiosnę, właśnie na jesieni ubiegłego roku po lotach, te oryginalne Niemcy od kolegi Grabana. I też nimi, tymi oryginalnymi, rozumiem, latasz? Ta, nie, one w tym roku je oblatałem dopiero, polecę na drugi rok, nie? Aha, ale to wziąłeś młode? Ja je wziąłem po młodych lotach, no one są z Lubichowa, no to wiadomo. Aha, to nie będzie takiego problemu. Nie ma żadnego problemu. Zdarzało się, że tam jeszcze wracały do niego jakieś? Nie, no... Dwa były takie, które w ogóle nie poszły, ale była taka jedna, której już chciałem mu oddać, jest następna. My tu widzimy, jak jest. Ładnie pada. O. Tak. Wiatr go znosi, bo mamy dzisiaj też wieczną wiatr, pogodę. Tak. No, ten wiatr właśnie sprzyjał, dlatego była taka duża szybkość. Ale to nie? Też było ciekawe, bo wczoraj tu była taka parówka, nie było żadnego w ogóle praktycznie wiatru. Dopiero pod wieczór zaczynało, to było wczoraj u nas tam w Piecach, to jest 15 km stąd od Lubichowa, to tak było gorąco, widzimy dwa kolejne. Było tak gorąco, że się nie szło siedzieć. O. I trzeci nawet. Nie wyglądają nas zmęczone żadne. Zresztą mam nadzieję, że kolega nam pokaże jeszcze jak gołębniki ma, bo nas to naprawdę interesuje, bo dużo hodowców właśnie z uwagi to, co powiedział kolega Marian, że lotując taką metodą jak Marian, on jest zmuszony po prostu z uwagi na odległość i czas, który może gołębiom poświęcić. To też dla niektórych taka jest podpowiedź, jak wygląda taka alternatywa dla lotów takim wdowieństwem, czy bardziej taką metodą wymagającą więcej czasu poświęcenia gołębiom, to naprawdę jest tutaj się czego od kolegi Mariana nauczyć, tym bardziej, że tak jak słyszeliśmy kolega o sukcesach na tym dalekim dystansie, to naprawdę ma nieprzeciętne. I co ciekawe, to co słyszymy, to są praktycznie poza tymi ostatnimi nabytkami wszystko gołębie wywodzące się z polskich hodowli. Tak, wszystkie z Polski. I właściwie to cały czas ta krzyżówka jest tutaj jeszcze, można powiedzieć, ze Tczewa. Jeszcze tu się wiąże taki kolega, był Bogusław Czyrkiewicz, hodowca w Tczewie, teraz już słabiej leci. On posiadał od Andrzeja Lubawskiego, jeszcze jak Andrzej Lubawski był w Miłobądzu, miał te swoje gołębniki. I tutaj początki tych hodowli właśnie wywodziły się stamtąd. Teraz ty masz 120 gołębi. Ile tak w sezonie stracisz? Bo w tym roku straciłeś ile już od pierwszych lotów? Dwie sztuki. Dwie sztuki. To widzimy bardzo dobra. W zeszłym roku jak ci już szło? No w zeszłym roku aż za dobrze, bo za mało straciłem. Nie? Ja rozpocząłem chyba, no, nie pamiętam dokładnie, 115 chyba, a miałem koło setki. Nie? Czyli takie można powiedzieć, są twarde gołębie? Tak, gdzieś później. Zdarza im się, właśnie jak gdzieś nie ma ich pierwszego dnia, drugiego, to później dochodzą? Dojdą. Widać, że takie złapane gdzieś były z tipesem czy bez, czy nie? Nie, one przychodzą z tipesami zazwyczaj, tym bardziej, że one są przyzwyczajone. One potrafią przyjść po prostu nawet o 22 z minutami, bo one mają tu otwarcie. Jest następny. Przyzwyczajone? O, dwa nawet, zobaczę, ładnie. Ale teraz, tak jak mówiłeś, już przewiane chyba są, nie? Tu cały czas wieje, widzimy po koronach drzew tutaj. Ale się odbiły już, zaraz tam sobie może podejdziemy, zobaczymy ile już wyszło, ile będziemy czekać, a może kolega nam jeszcze pokaże jak wygląda w gołębnikach, jeżeli to nie będzie teraz przeszkadzało. Tam u góry to ja pokażę tutaj na dole. No. Gdziekolwiek. Bo jak mówisz gniazdówkę, to sobie zobaczymy jak to wygląda. O, ile masz tych gołębi? Jest 37, tam 38 będzie. 38 gołębi. 38 gołębi, 19 gołębi. Zaczekaj. Tu przy okazji popatrzyliśmy, tutaj karmę ma kolega Wersel Laga, widzę. Tak, a tutaj mamy... Tu mam taki gołębik właśnie, to są tu w ogóle nie są lotowane. To są roczne i to są nielotowane. Te jeszcze co nie były, nie poszły na żaden lot. Tutaj też masz antenę, że one tu mają w lot. Nie, one mają tam u góry wejście, przez tamten gołębik. Aha, bo tu masz widzę taką wojlerę. Jak one wchodzą? Ja zaraz pokażę. Aha, zobaczymy. Na zewnątrz, nie? A kwestia jest taka, że to jest biała samiczka, ale nie ma jej ojca, a ojciec był wytypowany w dziesiątce, miał trzy konkursy. Też był biały? Tak, też biały. A jaki to jest gołębi, ten biały? To jest, miałem takiego płowego, którego zgubiłem na Dunkerce, ten rudy był pierwszy dzisiaj. Kolega mówił o tym rudym, czyli ten taki, to widzimy, to taki bardziej rudy pstry, znaczy czerwony pstry, ale on jeszcze ma takie, widzę, nawet centki niebieskawe, czarne takie. Do tego plamiastego podobnie. A ta jest biała i na młodych lotach miała trzy konkursy na 5 wkładań. Widzę, oko ma takie normalne, nie ma takiego ciemnego jak te często białe. I co mówisz, z jakich gołębi to było? To jest z gołębi moich, można powiedzieć, po moim samczyku, a samiczka Ale twoje, to ja wiadomo, że twoje, bo nie po cudzych, ale... Ten... Tak, ale z takich hodowli, które tutaj praktycznie od 10 lat mam, tam nie było, ojciec nie miał żadnej krwi z Leska, ale matka była biała. I ojcem tej białej był taki mazany, ja na niego mówię, taki płowy, ale on był tak mazany, takie centki czarne piórka miał. Mhm. I to był gołąb typowy na dalekie loty. To był oryginał z Leska, jego ojciec był przywieziony, ja go przywiozłem, a on naprawdę latał, kapitalnie latał. To ciekawe, ja, przy białych gołębiach. Tak, i
dlatego wyszła ta biała samiczka, a on mi zginął na Dunkerce. Ja się śmieję, że w Gdyni jak go wkładałem, bo im tak się wszystkim podobał, że zaczarowali mi go. Naprawdę. A tam masz widzieć czarnego takiego, nie, czarny pstry? To jest czarny pstry, to jest po mojej czarnej, najlepszej samiczce. To w zeszłym roku, gdybym ją dał, ona by miała konficent. Ona zresztą była czwartą chyba lotniczką okręgu, można zobaczyć na listach, bo ją podano. Ale gdyby z dwóch lat, to by była chyba najlepsza, nie? Nie dałem na wystawy, bo ja po prostu jak całe lato spędzam tutaj z tymi gołębiami, żona jednak jest w Człuchowie, no to wtedy uważam, że na jesieni w tej zimie coś żonie dać. Wystawy. Kwestia jest taka, że tego. No tutaj mam od kolegi grabana, przykładowo, żeby nie pomylić, to one są z takimi zapinkami. To jest samczyk mojego tego. Jest pstry taki ładny. Tu popatrzmy, karma jest cały czas, teraz to widzę. Dieta, to jest dieta, tak, dieta. Tak jest cały czas, tu widzimy. Mają to... też dostęp do gridu, melanżu, woda. No, no daj, tak, do wody coś specjalnego dodajesz? No daję, praktycznie codziennie coś tam dodaję, nie? A witomikum, kurczę. No fakt trudne. Jest takie elektrolity, tak jak dzisiaj, nie? Także... No wiadomo. Teraz następny lot będzie za tydzień. Za tydzień, będzie 500. To już będzie. Więcej gołębi dasz wtedy? No, czy te 360 ruszysz? Krzysiu, ja dopiero ruszę gołębie od następnej 300. Aha. Wezmę po prostu podczuchów te, które też mam. Też usiądę może, bo tutaj się bardzo miło rozmawia. O, wezmę podczuchów, będę wywoził. Od czerska zacznę, te roczniaki i te dwulatki, które były, jest następny gołąb. I jeszcze jest biały, bo przyleciał ojciec. Ten, o którym mówiłeś. Co mówiłem, ale trochę późno. No, ale fakt jest taki, że tego. Mówią, że białe gołębie nie latają, nie? A ten lata. Widzimy, jest tam. Taki szymel bardziej taki. No jest tak trochę czerwony, ale jego brat jest jeszcze bardziej biały, bo są dwa białe dane, nie? Teraz rolę witającego inny gołąb przejął, widzę. Ten nie był, to jest rocznie. Sobie tak wyszedł. Tak, ja mam tam po prostu takie szyby pod skosem. Jak jakiś cwańszy, to po prostu podfrunie, nie? I dlatego wyjdzie. Ale jeszcze właśnie, bo ty mówiłeś, tam one wychodzą, ale tam te tam jest, jak... te z dołu wychodzą, jest takie przejście do góry, do tego dużego gołębnika. Przez wojlerę. Tak, przez wojlerę. I one wchodzą po prostu tam do góry, przeschodzą. Te trzy wloty. Tak, i te trzy wloty. Ja mam tam po dwie anteny, nie? Także tego, bo jak jest ciepło, jak szczególnie daleki lot, no to wtedy, żeby było powietrze, nie? I wentylacja dobra, one muszą być zamknięte, bo inaczej by się nie odbiły, nie? To tego. Dlatego mam po dwie anteny. Musiałem kupić specjalny wzmacniacz do tego, do zegara. Także ta hodowla no jest dla mnie trochę uciążliwa, nie? Bo to jest na odległość. Ja poświęcam tym gołębiom tyle czasu, co podejrzewam hodowca poświęca jednego dnia, nie? Jak nawet podejrzewam, że i więcej, bo niektórzy poczują. Dlatego prawdziwego hobbysty jesteś. No tak, ale dlatego ale ja... ty sobie wybrałeś, to jest właśnie to, co zachęcamy każdego hodowcę, żeby no po prostu niejako tą hodowlę, swoją czas, który poświęca, dostosował do możliwości. Bo często jest tak, że hodowcy właśnie poświęcają tyle czasu, że już na rodziny, na inne rzeczy nie ma czasu. Natomiast tutaj Marian, tak jak słyszeliśmy, daleki dystans głównie, a później kiedy przychodzi, to już wystawy nawet go nie interesują nic. Nie, no kwestia ta, na wystawy przyjeżdżam, nie raz się spotykamy na wystawach, ale fakt jest taki, że tego nie chcę już, na wystawę też trzeba przygotować gołębia. Ja nie chcę tam się specjalnie chwalić, ale w sumie ja poniżej 10 miejsca nigdy w oddziele nie spadam. Tak koło 6, może 5, to jest takie moje miejsce w oddziele i liczę na taki wynik w tym roku też, że będzie. Mimo tej wpadki na tym pierwszym locie tego jednego konkursu, jak będę tak jak dzisiaj i tydzień temu łapał te czołowe konkursy, to po prostu da się to nadrobić, nie? Bo są niektórzy hodowcy, którzy specjalizują się w krótkich lotach, a ja mówię, prawdziwe loty zaczynają się powyżej 500 km, nie? 700. Bardzo chciałem, żeby Bruksela była, obojętnie jak liczona do współzawodnictwa oddziałowego, ale nikt nie chciał się zgodzić, nie? Ja mówię, to był lot z prawdziwego zdarzenia, nie? Tutaj a propos tych lotów z prawdziwego zdarzenia, te dalekie dystans, o tym mówisz, to tutaj powiedzmy o tym klubie, w którym tutaj w Gdańsku macie dalekodystansowy. Krzysiu, no trudno mi jest coś powiedzieć teraz na temat tego klubu, ze względu na to, że... Bo te loty organizuje klub, tak? Te loty organizował klub, ale klub już w zeszłym roku nie zorganizował żadnego lotu. Nie było lotu. Ten Paryż to zorganizowałem, można powiedzieć, ja dla oddziału Nowe i dla oddziału Starogard.
bo tam wkładał hodowca jeden ze Starogardu i prezes klubu, pan Mrówka, zresztą w jednym z twoich wywiadów nawet też wspominał, że włożył gołąbki do Paryża, on przywiózł do nas i myśmy je transportowali, ale ja naprawdę z tego bardzo byłem niezadowolony, bo mi się nie podobał ten transport i ta organizacja, tym bardziej, że w klubie jest kabina, no ale tam jest taki mały rozłam, także kwestia jest taka, że w tym że roku kto te loty będzie organizował? W tym roku ma być organizowany lot przez okręg? Bruksela przez okręg, bo to jest lot ogólnopolski. Mhm. I dlatego mówię, to może lepiej będzie, zależy jakie będzie zainteresowanie. Kwestia jest taka, że to ja mówię... Taki lot narodowy. Narodowy. Ja jestem zdolny włożyć, liczę na to, około 40 sztuk. No minimum 30 na pewno włożę, bo mam specjalnie tak zrobione na spisie, że te gołębie mam powyżej 50. Kwestia jest taka, że tego, że... Rozumiem, że to są starsze takie gołębie, weterany, tak? 2-3 co najmniej. Ja mam samczyka, który ma lecone 4 dunkierki, wszystkie w konkursie i Paryż 5, nie? Mhm. I on ma lat? 7? On jest 2009. 9, to jest 8 lat ma nawet. 8 lat. I ale zacząłeś go lotować na ten daleki dystans gdzieś tak od 3-latka, tak? No już jako 3-latek był. Już jako 3-latek był i kwestia jest taka, że tego, że naprawdę spisuje się. To jest po oryginalnych prawie pielesiakach, nie? Mhm. Też. Dlatego mówię, nie wyszło mi tak, że jak dwa pielesiaki skojarzyłem, że z tego wyszły razy gołębie. Musiały być z moimi. Dlatego ja nawet jak ktoś bierze ode mnie gołębie, ja mówię... Prosiłbym tylko, żeby nie moje, mój z do, moim, do krzyżówek, tylko do krzyżówek. Do krzyżówek po prostu, nie wiem, wpływa chyba lepiej na to, na klimatyzację i te gołębie potem są efekty i wyniki z tego. No właśnie, teraz akurat mamy chwilę, o, chciałem powiedzieć chwilę, a tam, ale się pojawił. No spokojnie tutaj. Dzisiaj mówię, wprawdzie mieliśmy z uwagi, tutaj ja do Mariana dzwoniłem o 9 chyba 15, 10, coś takiego. I się umawialiśmy na 10.30, ale jak się okazało, przyjechałem, a już było te 27 gołębi już pierwszych, czy tam nie, no coś takiego, teraz tak, już 22 chyba. 22, a teraz tutaj mamy kolejnego, który przyleciał. Na pewno no to jeszcze może zdążymy do Czerska na lot, zaraz musimy zadzwonić do kolegi Sebastiana, jak już jest taka możliwość, oni mają 500 akurat dzisiaj, to może, może nam się uda tutaj też ten lot zarejestrować, pod warunkiem, że no, też nie mają już gołębi. No, zobaczmy, tutaj popatrzmy jeszcze okolicę, jaka jest piękna u Mariana, kolegi, tutaj zobaczmy, jest jezioro, tak, jest piękne lasy, tak, ale to... To jest, można powiedzieć, Bory Tucholskie. Tak, tak, wszędzie tak jest, nowe no. Też tam, przepraszam, tu wszędzie, tak, żeby tak pod słońce nie być, ale to tak właśnie tutaj z okolicy, tutaj, kiedy ja bym do Mariana chciał od siebie przejechać lasami, to mogę przez same lasy dróżkami polnymi, leśnymi, przepraszam, dróżkami, bez problemu dojechać, co też się parę razy mi zdarzało, natomiast... Tutaj to jest niestety troszeczkę mniej korzystne dla gołębi, aczkolwiek tak jak kolega Marian powiedział, że tutaj przy umiejętnym oblatywaniu tych gołębi wokół gołębnika to wiadomo, jakieś tam straty będą, ale też z drugiej strony gołębie się też nauczą takiego pilnowania się. Dobrze zgadza mówię? Się. Tak się dzieje? Tak się dzieje. Autentyczne słowa. Trener, krótko mówiąc, to jest taki. Tak. Tak jak tu niektórzy tak nazywają. Nie no, jest tutaj tak, mam tutaj trenera takiego z góry, w miejscowości Mermet. Jest jezioro długie i tam jest orlik biały, to jest ściśle chroniony prawem i tam prawdopodobnie w tym jezioru już nie ma ryb, to przylatuje tutaj się posilać. I sam widziałem kilka razy, jak wyciągał... Z twojego stawu? Nie, z jeziora pokaźnego szczupaka, no ale gołębie jednak mają respekt przed nim. To jest rozpięte skrzydło do 2 metrów, no naprawdę piękny ptak, no ale gołąbki też tutaj mają przed nim respekt. Mhm. I przylatuje praktycznie codziennie, tak między 8 a 9. Tutaj do ciebie. Do tego, no na jezioro lubikowskie, nie? Na ryby. Widać właśnie, tutaj jest jezioro, tutaj w ogóle okolice, tak jak mówiłeś, Mermet, tam też jest jezioro. Tak, tam jest piękny też krajobraz, taki tutaj właśnie w okolicach, chciałem powiedzieć, właśnie w lesie, w Borach Tucholskich, to jest ten urok, las, to dla gołębi, tak jak mówiliśmy, te jastrzębie, inne drapieżniki, ale dla wypoczynku, dla tutaj spędzenia miło czasu, naprawdę jest przyjemnie, bo tych, zwłaszcza teraz, kiedy mamy już cieplej troszeczkę niż ostatnio, aczkolwiek to ciężko powiedzieć, bo na przyszły tydzień znowu się tutaj deszcze zapowiadają. No ale nic, postaramy się też tutaj zawsze coś ciekawego kolegom nagrać. Miejmy nadzieję, że nam tutaj nikt nie pomusi. Także na razie dziękujemy koledze. Będziemy tutaj kolegę odwiedzimy na pewno na ten lot. Będziemy w kontakcie. Na Brukselę. Tak. Przyjadę jedziemy po ciebie i zabiorę cię. No ja sam przyjadę spokojnie. Tu mam bardzo blisko, także tutaj się do kolegi Mariana na pewno odezwę. A jeszcze pod telefonem, pod fotoreportażem numer telefonu kolegi Mariana podamy. Niech Marian go nam teraz poda, bo koledzy właśnie zainteresowani takimi dalekimi dystansami mogą tutaj wiele skorzystać na poradach i doświadczeniu, które kolega Marian posiada. No mój numer telefonu 60 166 34 09.
I przy okazji chciałbym wszystkich kolegów hodowców pozdrowić. I dziękujemy bardzo, słyszymy, do kościoła już dzwonią, a my kończymy tutaj relację i postaramy pojechać się do Czerska. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.